Zawodnicy chodzą na 5 i 10 kilometrów, zawodnicy maszerują z kijami, ale to jest profesjonalny marsz, mamy sędziów, wszyscy pilnują, ale nie zapominamy o tym, że oprócz tego profesjonalizmu, oprócz tej rywalizacji mamy też dobrą zabawę, więc no o to tutaj chodzi dzisiaj, żeby się dobrze bawić w Białogórze. Jeżeli chodzi o frekwencję, to w okolicach 150 osób mamy dzisiaj na starcie, no i to jest tak, że dużo osób chodzi po prostu rekreacyjnie, chce się dobrze bawić, tak jak powiedziałem przed chwilką, no i to jest dla nich najważniejsze, ale część tutaj faktycznie się ściga i walczy o te miejsca na podium, więc no to jest cały przekrój świadka nordykowego. Na dobre samopoczucie każda aktywność jest dobra po prostu. Nordic walking jest inny od innych dostępnych, tak, rodzajów aktywności. Ze względu, że jest po prostu dla każdego, w każdym wieku. I młodzi startują w naszych zawodach i starsi. Tak więc to jest dla każdego. Każdy może sobie kupić kijki, to nie jest droga sprawa. I zachęcam do nauki i techniki, przede wszystkim z instruktorem, bo to najważniejsze, żeby prawidłowo po prostu chodzić technicznie. Impreza sportowa, ale też rekreacyjna. Organizujemy ją od 4 lat. Jest to impreza dedykowana nie tylko mieszkańcom gminy Krakowa, ale też turystom, którzy tutaj przyjeżdżają, między innymi do Białej Góry również. Sponsorem głównym oczywiście imprezy jest Polska Grupa Energetyczna EJ1, a organizatorem Krakowskie Centrum Kultury w Krakowie razem z eventem Chodzę z Kikami.